Królowa portugalska Elżbieta Aragońska, my ją nazywamy Elżbietą, natomiast w Portugalii znana jest pod imieniem Izabela. Widzicie teraz na ekranie stronę naszego projektu, stronę, którą przygotowali uczniowie z Portugalii, gdyż jest to właśnie ich bohaterka. Napisali, że uczyli się o tej królowej, ponieważ była ona jedną z najsłynniejszych postaci kobiecych w historii Portugalii. Była królową, która była bardzo pomocna wszelkim ubogim. Co było niezwykłe w jej czasie, w jej czasach, podróżowała razem z mężem i brała udział w różnych wydarzeniach politycznych. Wtedy było to zarezerwowane dla mężczyzn, ale ona uparła się, że będzie z nim razem uczestniczyła w tych wydarzeniach i cały czas pilnowała, żeby nikomu nie stała się krzywda, żeby decyzje podejmowane przez jej męża, króla, były pomyślne dla jej rodaków. Starała się jednocześnie unikać wszelkich konfliktów, wojen, osiągać kompromisy i sprytnie pokierowała wręcz swoim mężem. Pomagała i fundowała różne szpitale, miejsca, gdzie mogli schować się i znaleźć schronienie ci, którzy tej pomocy potrzebowali. Stała się znana ze swojej uprzejmości i pomagania innym do tego stopnia, że w roku 1526 została beatyfikowana, a niecałe 100 lat później została uznana za świętą i funkcjonuje jako właśnie święta Elżbieta Aragońska. Portugalczycy uczyli się o jej życiu, natomiast też oglądali bajkę. Niestety nie mogę jej wam puścić, ponieważ bajka jest po portugalsku i nie miałoby to troszkę sensu, ale przygotowali dla was ciekawe zadanie. Ponieważ Elżbieta Aragońska to chyba najdawniej żyjąca postać z tych wszystkich, które omawiamy w projekcie, żyła w średniowieczu. To były takie czasy, kiedy były zamki, rycerze, księżniczki i Portugalczycy przygotowali dla was takie zadanie. Jest to prezentacja zawierająca różne obrazy z czasów średniowiecza, ponieważ wtedy nie było jeszcze aparatów fotograficznych i nie można było robić zdjęć, więc wszystko, co wiemy o średniowieczu, pochodzi z książek i obrazów. Są to różne obrazy, ale zawarte są na nich takie elementy, które zupełnie nie pasują do tych czasów. Przyjrzyjcie się i na każdym spróbujcie znaleźć. Pierwszy taki obraz miasta średniowiecznego. Czy widzicie, co nie pasuje? Dam wam jeszcze chwilkę, żebyście pomyśleli. Faktycznie nie pasuje. Rowerzysta jest ubrany zupełnie nie tak, jak ludzie w czasach średniowiecza, no i wtedy jeszcze rowerów nie było. Troszkę później zostały wynalezione. Kolejny obraz. Zauważyliście już, co nie pasuje? No oczywiście, nie pasuje dron. Przyjrzyjcie się teraz scenie z bitwy, jak byli ubrani żołnierze w czasach średniowiecza, jak walczyli, jaką broń posiadali i coś tam się nie zgadza. A nawet dwie rzeczy się nie zgadzają. Macie rację. Tu i tu. I ostatni obraz, przedstawiający właśnie postać, która pomaga biednym, być może jest to właśnie Elżbieta Aragońska, która daje pieniądze potrzebującym, ubogim. Widzicie, co tutaj się nie zgadza? No, myślę, że już sobie świetnie poradziliście z tym. Oczywiście nie zgadza się aparat fotograficzny. W tamtych czasach nie było jeszcze mowy o aparatach. Wracamy do strony naszego projektu. Chciałabym wam też pokazać, co zrobili uczniowie portugalscy w ramach lekcji o tej królowej. Otóż wykonali takie kwiaty z origami, gdzieś tutaj na zdjęciach, a następnie na wielkim plakacie, na którym namalowana jest królowa, poprzyczepiali te kwiaty do jej sukni. I tak powstał piękny plakat na temat królowej. Myślę, że wszystkim,
którzy patrzą na ten obraz, królowa będzie się bardzo dobrze kojarzyła jako taka ciepła, szlachetna postać, która pomagała innym.